starszym papieżem Benedyktem naszym biskupem Piotrem, wspomagającym go biskupem Romanem oraz sam. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, szczególnie o tych, którzy polegli w 20 roku i polegli w obronie ojczyzny na przestrzeni wieków, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twoich zaproszeń. Prosimy Cię z nim wszystkich i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Rokiem, z błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże, Ojcu Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego uśmiechamy się Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Spajając zła wszelkiego i obraź nasze czasy pokoju, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamęku, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam dałem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz. Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas swoim. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej, zostaliśmy pokrzepieni zbawiennym sakramentem. Pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Całość, baczność. Baczność. Na ramię. Broń. W lewo. Zwrot. Na wprost. Marsz. Do hymnu państwowego. Na posterunku honorowym przedstawić to pamiątkowo.
Za chwilę rozpocznie się apel pamięci, w którym udział weźmie kompania honorowa 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych pod dowództwem kapitana Przemysława Kubickiego oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą kapelmistrza chorążego Przemysława Chryncewicza. Apel pamięci poprowadzi porucznik Krzysztof Płatek. Po apelu pamięci i salwie honorowej proszę delegację o ustawienie się wraz z wieńcami i wiązankami. Delegacje ustawią się w następującej kolejności. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, kombatanci, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, przedstawiciele administracji, delegacje szkół, instytucji i stowarzyszeń, na końcu zaś delegacja mieszkańców Borkowa. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi mazowieckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu w Borkowie, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego i broniącym jego niepodległości. Do was wołam, mężni wojowie z Porcedyni, waleczni rycerze z Podpłowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z pól chwały Kirchholmu i Kłuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy z Podwiernia. Stańcie do apelu! Wzywam niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy, strzelców sokolich, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Przywołuję legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, podziemnego państwa polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Do was wołam, bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy.
Stańcie do apelu. Wołam wszystkich żołnierzy polskich, ofiary sowieckiego i hitlerowskiego totalitaryzmu, którzy na ołtarzu ojczyzny zużyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu. Hitler świeci ojciec! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego z grupy operacyjnej generała Aleksandra Ośnickiego, 5. Armii dowodzonej przez generała Władysława Sikorskiego, polegli w Bitwie Warszawskiej w walkach z bolszewikami o Nasielsk w sierpniu 1920 roku. Stańcie do apelu. Wzywam wszystkich żołnierzy, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia, w imię pokoju oraz walki o prawa człowieka, pełnili służby w misjach wojskowych w różnych regionach świata. Stańcie do apelu. Rodacy, niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły żołnierzy polskich będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości. Chwała bohaterom! Salwa honorowa. Proszę delegację o ustawianie się z wieńcami i związankami. Za chwilę złożymy wieńce i wiązanki w miejscu uświęconym krwią naszych ojców w obronie ojczyzny w 1920 roku. W imieniu Sejmowej Komisji Narodowej wieniec składa poseł Jadwiga Zakrzewska.
imieniu Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej pułkownik Mirosław Kaliński. W imieniu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szef inżynierii wojskowej, pan generał brygady Bogusław Bębenek. W imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Soplińskiego, dyrektor biura poselskiego, pan Józef Kaliński. Wieniec od pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Anny Sikory. Wieniec składa przedstawiciel wojewody mazowieckiego, pan Grzegorz Wróblewski. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, wieniec składa pani Grażyna Opolska, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wieniec składają przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów z podpułkownikiem Andrzejem Łopatą. Delegacja Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Zarząd Okręgowy w Nasielsku z prezesem zarządu Czesławem Krzyczkowskim. Delegacja Powiatu Nowodworskiego. Z wicestarostą Henrykiem Mędreckim. Wieniec składa Komenda Powiatowa Policji Nowy Dwór Mazowiecki z komendantem Markiem Ujazdą oraz komendantem Policji w Nasielsku Karolem Stojakiem. Wieniec składa delegacja gminy Nasielsk z panem burmistrzem Grzegorzem Arciszewskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej panem Grzegorzem Duchnowskim. Wieniec składa wójt gminy Joniec, pan Bogdan Maranowski oraz przewodniczący Rady Gminy, pan Grzegorz Nowiński. Składają przedstawiciele gminy Sochocin wraz ze Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związkiem Emerytów i Rencistów i Inwalidów na czele z zastępcą wójta gminy Sochocin, panem Jerzym Ryzińskim.
zaszczyt składa delegacja gminy Pomiechówek. Kwiaty składają przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Kwiaty składają przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku z panią Agatą Nowak dyrektorem na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej w Nasielsku z panią prezes Hanną Wróblewską. Kwiaty składają Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe z prezesem Wojciechem Piątkowskim na czele. Kwiaty składa Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku z dyrektorem Albertem Kołodziejskim na czele. Kwiaty składa Związek Nauczycielstwa Polskiego z panią Agatą Busłajew na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Zespołu Szkół Porad Gimnazjalnych imienia generała Władysława Sikorskiego w Pomiechówku. Kwiaty składają przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku z panią wicedyrektor Agnieszką Rutkowską na czele.
kwiaty składają przedstawiciele samorządu gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Kwiaty składają przedstawiciele publicznego gimnazjum nr 1 imieniem Konstytucji 3 Maja w Nasielsku z panią dyrektor Bożeną Zawadzko-Roszczenko na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Kwiaty składają przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach z panią dyrektor Barbarą Markowicz na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie. Kwiaty składają przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Pierre de Coubertin w Budach Siennickich z panią dyrektor na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach z panią dyrektor na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku z panią dyrektor na czele. Kwiaty składają przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. Wojskowej asysty honorowej.
Thank you.
światowy. Pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Niech żyje Polska!